Dzień dobry dzieciaki, dzień dobry rodzice. W tym tygodniu przypadają trzy bardzo ważne święta dla naszego kraju. Są to święta majowe: 1 maja, 2 maja i 3 maja. 1 maja obchodzimy Święto Pracy Wszystkich Ludzi. 2 maja Święto Flagi, a 3 maja Święto Upamiętniające Ustanowienie Konstytucji 3 maja. Z racji tego, że 1 maja będziemy obchodzili Święto Pracy Wszystkich Ludzi, chciałbym, żebyśmy na dzisiejszych zajęciach poopowiadali sobie o zawodach. Na początku rozwiążemy kilka zagadek. Nazwij zawody, rozwiąż zagadki, pokoloruj kółka pod zdjęciami przedstawiającymi rozwiązanie. Zagadka pierwsza. Nawet kiedy jest zmęczony. Odwagi mu starczy. Wóz ma duży i czerwony. Z ogniem dzielnie walczy. Kto to jest? Tak, to jest strażak. Pokaż, gdzie jest strażak. Pokaż, gdzie jest strażak. Pokaż, gdzie jest strażak. Kto to jest? Oto zagadka, moi mądrale. On piecze chlebek, bułki, rogale. Pączki też często piec mu się zdarza. Każdy zna chyba pana... Kogo? Piekarza, tak, piekarza. Pokaż, gdzie jest piekarz. Pokaż, gdzie jest piekarz. Jeśli chcesz swój wygląd zmienić obciąć włosy i utlenić, może zgolić je do zera, to musisz iść do do kogo? Do do fryzjera. Pokaż, gdzie jest fryzjer. Pokaż, gdzie jest fryzjer. Karta pracy numer 102. Nazwij zawody. Rozwiąż zagadki. Pokoloruj kółka pod zdjęciami przedstawiającymi rozwiązanie. Kiedy boli ciebie ząbek, sprawa oczywista on pomocy ci udzieli. Kto to jest? Kto to jest? Tak, to jest dentysta. Pokaż, gdzie jest dentysta. Pokaż, gdzie jest dentysta? Pokaż, gdzie jest dentysta? Kiedy jesteś chory, pewnie tak się zdarza, idziesz po poradę do pana lekarza. Bardzo dobrze, lekarza. Pokaż, gdzie jest lekarz? Pokaż, gdzie jest lekarz? Pokaż, gdzie jest lekarz? Lekarz, który bada wzrok, już do końca został krok. Teraz pytam, odgadliście? Mówię tu o. o kim? O okuliście. Tak, o okuliście. Pokaż, gdzie jest lekarz okulista? Pokaż, gdzie jest okulista? Pokaż, gdzie jest okulista. Nazwij zawody, rozwiąż zagadki, pokoloruj kółka pod zdjęciami przedstawiającymi rozwiązanie. Pędzlem farbę on nanosi, na wystawę cię zaprosi i zagadka jest już cała. Kto to taki? To jest... Malarz. Tak, to jest malarz. Tak, to jest malarz. Pokaż, gdzie jest malarz. Pokaż, gdzie jest malarz. Pokaż, gdzie jest malarz. Bardzo ważna jego rola: zbiera plony z pola. Czasem jeździ też ciągnikiem. Człowiek taki jest rolnikiem. Powtórz, rolnikiem, kim jest taki człowiek? Rolnikiem, pokaż, gdzie jest rolnik, pokaż, gdzie jest rolnik, pokaż, gdzie jest rolnik. On ulicę patroluje i mandaty wypisuje. Już odpowiedź mi podajcie. Mowa tu o. Policjancie. O kim mowa? O policjancie. Pokaż, gdzie jest policjant. Pokaż, gdzie jest policjant. Pokaż, gdzie jest policjant. Nazwij zawody, rozwiąż zagadki, pokoloruj kółka pod zdjęciami przedstawiającymi rozwiązanie. Czasem na piechotę, czasem na rowerze, ciągle jednak w pracy, a nie na spacerze. Nosi w swojej torbie przeróżne przesyłki. Jeśli nie ma ciebie w domu, włoży je do skrzynki. Kto to taki? Tak, to listonosz. Tak, to listonosz. Pokaż, gdzie jest listonosz. Pokaż, gdzie jest Listonosz. Pokaż, gdzie jest Listonosz. I uważaj, znów rymuję. Pani piecze i gotuje, ma patelnię, garne tarkę? Pytam ciebie o kucharkę. Pytam ciebie o? Tak, o kucharkę. Pokaż, gdzie jest kucharka? Pokaż, gdzie jest kucharka? Pokaż, gdzie jest kucharka? Kolejne zadanie. Rozetnij karty pracy pierwszą, drugą i trzecią. Nazwij zawody i przedmioty przedstawione na zdjęciach. Dopasuj przedmioty. Ikony do zawodów. Pokażę Tobie, jak to zrobić. Weź do ręki kartkę przedstawiającą Strażaka. Połóż obok niej Wąż Strażacki. Znajdź ikonę przedstawiającą Strażaka i połóż. Obok węża strażeckiego. A teraz wykonajcie te czynności zupełnie sami, albo z pomocą rodziców. Weź do ręki kartkę przedstawiającą kucharza. Obok kucharza. Połóż obrazek przedstawiający garnek. Obok garnka bardzo proszę połóż ikonkę przedstawiającą kucharza i garnek. A teraz wykonajcie te czynności zupełnie sami lub z pomocą rodziców. Weź do ręki obrazek przedstawiający lekarza. I połóż obok niego obrazek przedstawiający stetoskop, inaczej słuchawki lekarskie. A teraz połóż obok słuchawek lekarskich ikonkę przedstawiającą lekarza. Bardzo proszę, wykonaj te same czynności samodzielnie lub z pomocą rodziców. Weź obrazek przedstawiający fryzjerkę i połóż obok niej. Obrazek przedstawiający suszarkę nożyczki i grzebień. Połóż obok obrazka przedstawiającego suszarkę nożyczki i grzebień. Ikonkę przedstawiającą fryzjera. Następnie wykonaj te czynności samodzielnie lub z pomocą rodziców. Weź do ręki obrazek przedstawiający Panią Nauczycielkę Stojącą przy tablicy. Połóż obok obrazka przedstawiającego Nauczycielkę przy tablicy obrazek przedstawiający tablicę. Obok obrazka przedstawiającego tablicę. Proszę, połóż ikonkę przedstawiającą nauczycielkę. A teraz wykonaj te same czynności samodzielnie lub z pomocą rodziców. Weź do ręki obrazek przedstawiający listonosza. Obok niego połóż obrazek przedstawiający listy, a następnie połóż ikonkę przedstawiającą listonosza. Wykonaj te czynności samodzielnie lub z pomocą rodziców. To już koniec na dzisiaj. W wolnej chwili bardzo proszę pokolorujcie albo wyklejcie dowolną techniką plasteliną, krepą, kawałkami papieru, karty pracy, które wysłałem Waszym rodzicom. Pozdrawiam, paniurek.